Siemanko. Co to takie wąsy? No. Miał być piękny chłopiec, co to wyszło? Bagno. Dzisiaj kolejny dzień zmagań, jeśli chodzi o nasz tunel foliowy. A więc tak, już działamy. O, ty, teraz to tak, ja nic nie widzę. Działamy. Paczkisz poprzychodziły, czekam jeszcze na folię, tylko że z folią będzie taki temat, że... Zobaczymy, ile nam tych metrów wyjdzie. Jakiś ja niewyjściowy dzisiaj jestem. No! Ja tam kory podsypuję. One chodzą i mi grzebią tutaj. Opa. Wodę. Ty moją deszczówkę podpijają. O, patrz, ja tutaj korę podsypuję, bo już zacząłem robotę. One chodzą i tu kopią mi. O, woda z deszczówki jest. Zbieram już na jesień, na grzyby. No! Obczaj to, znaczy nie to, oto świder przyszedł. Będziemy, on bardzo wysoki jest, zobacz. No taki sporawy. Będziemy kopać doły. Jest dość długi, no chyba 1,20 m, albo metr. Nie no, 1,20 m, no to ja większy trochę jestem. Ja bo tu nawalone bigosu. Nie wiem, że wam mówiłem. Gwoździe już są, zaczepy przyszły, jeden taki trochę większy, dwa takie mniejsze, jakieś kątowniki, wiedział, że będą mi potrzebne, będą wziął więcej, ale chyba nie będą potrzebne. No, papniaczki, gwoździe, wkręty, a przyszedł strug, działałem nim trochę, myślałem, że to będzie jakaś rewelacja, ale no idzie ciężko. Część już jest poobrzynanych, część jeszcze czeka. A i tak powiem ci, najlepszy strug to jest siekierka. A tutaj przyszła nam jeszcze jedna paczka. Gdzie jest nóż? Nóż. Przyszły trytytki. Czekaj, bo tam tryty są, żeby nie tak. Badali pewnie białe specjalnie, bo czarne, każdy czarne chce. A ja nie zaznaczyłem w opcji i białe wziąłem. Mój błąd. Idziemy dalej. Ten kupiłem za... Czekaj. Za 31 zł. A ten za 4 dychy. Teraz zobaczymy, czy to ten sam, czy inny. Nie, inny, panie. Patrz pan. Blacha. Czekaj, na słoneczku będzie widać. Patrz. Widzisz? Blacha, powiem ci. O ja pierdol! No, recenzja jest spoko. Bardzo dobry strug. Tak jest! Tak jest! To chyba gdzieś z odpadu jakiegoś. Niemożliwe. Z odpadu by mi dali? No, z odpadu. Dobra, zaraz weźmiemy następny słupeczek. Pokażę wam, jak to działa. Najpierw strug za 31 zł. Ten to nawet chyba większy trochę. Tak, ten to taki. Czekaj, ten to chyba. Ty jak to ostrze leci? To wszystko jedno chyba. Nie, no tak chyba. Nie, tak. O, tak trzeba. O. Nie wiem, o co tu chodzi. Zaraz dojdziemy do tematu. Zakładam rękawiczki i będziemy tutaj działać. Żeby nie było, że to tak łatwo. Bo to jeszcze dużo zależy też od kory. I jeśli to tu na razie tutaj sobie położymy. Jeśli to jest stara kora, no to tym strugiem to se możesz, wiesz, nastrugać. Jeżątka. No. Jeśli to jest młoda kora, no to idzie łatwiej. Zaraz zobaczymy. No, trzeba się trochę naszarpać, ale idzie. Nie jest tam jakoś tam bardzo źle. Czekaj, zobaczymy z tej strony.
Dobra. Młoda kora jest ok. Zobaczymy, jak idzie z tym. To nie wiem, którym to złapać. To chyba tak będzie trzeba. Jak to tak? Czy tak? Ty. O, tym to idzie lepiej, ty. Tylko nie wiem, czy teraz, czy tak? Wszystko chyba jedno. No, ten za cztery dychy lepiej sobie radzi. Tak jest, tak jest. Jest jeszcze taki otępiały. Coś czuję, że za chwilę może być. Nie wiem, tylko tak jakby gorzej. O, tak jest jakby lepiej. O. Tylko żeby po kablu tym strugiem nie dać, bo stracimy łączność. Idzie elegancko. O, to aż się chce pracować. Tylko wiecie, idzie teraz dobrze, bo to jest świeża kora i dlatego to w ogóle działa jeszcze? Czekaj, ja nawet nie sprawdziłem, czy to działa. No, odwrócimy trochę. Podstawkę daj. A więc tak. Strug za 30 zł. No też nie jest zły. Trzeba go trochę podostrzyć i też będzie dobrze. Ale jest różnica i to spora. Ten drugi. No tym to lepiej dużo. Szukujmy się. Tym to idzie. Patrz pan, jak to pięknie pracuje. Patrz, jak idzie. Pa. To stolarnia u Bigosa. Ściągnę tutaj kory, ile się da. Ja będę miał mniej roboty później. Co, nie idzie? Teraz pójdzie. Tu jeszcze jedna osoba powinna być. No. Którą stronę łapać? No powiem ci, to intuicyjnie z tej strony ci jest lepiej niż jakoś tak dziwnie. No, pewnie, że tak. Lepiej z tej. Także tak to wygląda. Ten droższy jest lepszy niż ten tańszy, ale coś czuję, że jak czuję, jak go nostrzę, to też będzie dobry. O, tutaj się nazbierało mi trochę tych wiórów, to zaraz pokażę wam, co z tym robię. Także tutaj sobie poobcinamy. Część już mam wystruganych. Miałem chwilę załamki. No. Myślałem, żeby sobie dać spokój z tym. A co z wiórami robię? No po prostu tak, wiesz, tylko ja biorę zawsze dwie rączki. Teraz załóżmy, że też mam dwie rączki, chociaż mam jedną rączkę. O, idziemy. Pokażę ci, co ja robię, tylko kurę mi rozdrapują to wszystko. O, tu jest mały sośnik, będzie miał mało. Czekaj, biorę tak. O, nie wiem, co to za odmiana. Jakaś taka pospolita. Bardzo ładna. Dobra. O. Jeszcze będziemy sadzić rzodkiewkę. Tu jakiś słonecznik mam. Tu jest, że co, do gruntu w kwietniu. O, do gruntu. Nie trzeba jakiś rozsad robić. Ja widziałem w internecie, że tam babka jakieś rozsady robiła. To niepoważna jakaś kobita. No!
to jakieś kwiatki, to nawet nie wiem co to za 3 zł, jakieś 2 bulby. To też wezmę, będą razem ze swoim ucznikiem rosły tu na tej ścianie, bo taka brzydka jest. Dobra, ja wam głowy nie zawracam, sobie tutaj potnę. Jak już będzie połowa czy tam ile, to wrócimy do tematu.